Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku customu do Tomb Raidera The Lost Temple of Zeus. Jesteśmy w levelu drugim, Underneath the Temple. I tutaj oczywiście też czekają nas trzy sekrety i czeka nas mnóstwo przygód, także ruszajmy. Ruszajmy z... wow. Naszą fascynującą... Kolejne troll beczki, znaczy troll dybanki. Znaczy, nie wiem w sumie, czy troll, ale zobaczę. No, wiedziałam, że troll, no. Dobra. A kamera. Nie lubię jej. Okej, okay. Tym razem w troll dzbanku była apteczka. Tak dla odmiany. Okej, okay. I teraz musimy się zsunąć na dół. Świetnie mi to wyszło. Cudownie wręcz. Nie ma to jak śmierć na dobry początek odcinka. No! Co za shit! Nie łamać mi tu karku. Dlaczego ona nie może normalnie skoczyć? O, wreszcie. Dobra, czy tu nic nie ma? Aha, tu będzie jakiś powrót. O. Okej. Okay. Aha, bo to było... Tak, raz na jakiś czas nas autor ostrzega, że najlepiej w tym miejscu zasejwować. Tutaj głównie dlatego, że po prostu są ognie. I możemy łatwo się spalić, oczywiście, tak jak Ania zaprezentowała. Mimo, że jak pierwszy raz grałam, to tutaj nigdzie nie ginęłam, tak po prostu jak nagrywam, to wszędzie, gdzie mogę, to ginę. W ogóle epicka muzyka chyba mi się kojarzy z tych, z Piratów z Karaibów, ale... Z tego, co pamiętam, to do tej wody nie należało wpadać, ale jeszcze to przetestuję. Tak, to jest niedobra lawa, albo kwas jakiś, nie wiem. Kto ich tam wie? Nie należy tam wpadać, ale tam ma być dzbanuszek. Zobaczymy, czy nie jest troll dzbanuszkiem. Nie. To też jest jakiś dzbanuszek, ale... Dobra, może nie będę marnować amunicji jednak. Tak, tu jest bardzo nieprzyjemnie, ale zaraz do tego dojdziemy. Okej, okay, autor chyba za... był raczej... miał taki zamysł, że można... że przede wszystkim należy tędy skakać. Tutaj... Właśnie nie jestem pewna, w którymś miejscu można było użyć jakiegoś skrótu, żeby sobie przejść. O, ale chyba nie tutaj. A może jakby się ktoś uparł, to jakiś banana jumpem by się udało. Ale... Boże, przestańcie z tą muzyką. Ale myślę, że tak będzie nawet prościej. Trochę tu stracimy życia, ale... Nie jakoś bardzo dużo. Aha, no. To nie miało tak wyglądać. Nie. Nie sugerujcie się tym. Tak, trochę tu stracimy życia, bo te kolce się tutaj wysuwają. Bo nie musimy tak po prostu dojść do końca. Ting, 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 ting i stop. Super. Fascynujące to było. Dobra, i teraz na drugą stronę oczywiście. I pytanie, czy to jest troll dzbanuszek, czy to nie jest troll dzbanuszek? Jak obstawiacie? Dobra, tu nie jest.
O, ten jest. Tylko pytanie, czy tam coś było w ogóle. Nie. To był troll z banuszek, nawet bez zawartości w środku. Także load game. I po prostu tylko zbijemy ten z banuszek. No, tu jest amunicja do crossbow. Bardzo mi się podoba ta animacja, że ona wsadza sobie te rzeczy do plecaka, że to widać. To mi bardzo odpowiada. Dobra, zapiszmy grę. I lecimy dalej. O nie, dobra. To pamiętam, czekajcie. O, apteczka. To się może przydać. Tak, tu będzie bardzo nieprzyjemna walka. Nie wiem, czy widzicie to, ale to wygląda jak arena. Także nic przyjemnego tu na nas nie czeka. Teraz skąd to wylezę? Tutaj. Wezmę może shotguna na razie. Tak, mamy tym razem gladiatora na koniu. Musimy go najpierw zrzucić z tego konia. Dobra. Weźmiemy teraz może normalne pistolety. No chodź tu. No, umieraj. A, ratunku, ratunku. Dobra, przynajmniej się ta muzyka skończyła. Ileż ciebie trzeba tej amunicji? Najgorsze, że on na tym koniu jest silniejszy, mam wrażenie. Znaczy nawet jak zejdzie z tego konia. No kurczę! Masakra, ile mi zażarł tej amunicji. Polecam zbierać sekrety. Okej. Dobra. Teraz musimy chyba iść zarówno w prawo, jak i w lewo. Tak mi się wydaje. Tu mamy jeden z banuszek. Czy to troll z banuszek? Nie, to nie jest troll z banuszek. Tu mamy flary nawet. Cóż to się stało? Tak, w obu miejscach jest to samo, takie same skakanie. Teraz muszę sobie przypomnieć, jak to było, ale chyba tak. Okej. Tak, i tam jest chyba już troll z banuszek, bo z tego co pamiętam, to... No, to był troll z banuszek. Okej. Okay. Przynajmniej mnie to nie zraniło. O, amunicja do shotguna. W sumie mogłam go z tego shotguna jeszcze pocisnąć, ale już... Dobra, pal 6 tam. Dobra, i mamy dźwigienkę. To jest jedna z dwóch. Trzeba dwie pociągnąć, żeby otworzyły się nam drzwi. Ale to druga oczywiście jest w tym drugim przejściu, także spoko. Tak jak mówię, wszystko jest raczej proste pod tym względem. O nie, więcej troll z banuszków, czekajcie. Ja przepraszam, że tak zapisuję przed każdym takim dzbankiem, ale... O, to w ogóle nie było sensu. No, ale trudno. Ale po prostu ja nie pamiętam, co było w którym dzbanku, więc... Wybaczcie mi to. O, i tu jest chyba
Nie, tu nie jest gorzej. Już myślałam. Już wolałam się schować, bo to nigdy nie wiadomo. I tu już amunicja do tej normalnej broni. Ile mamy teraz? 185, dobra. Nie jakoś super, ale może przeżyjemy. Dobra, i mamy kratkę otwartą. I to było tu, czy nie, tam chyba, dobra. Czekajcie chwilkę. Okej, dobra. Lecimy. Tak, tu się drzwi za nami zamykają. Aha, i tutaj był kolejny, znaczy pierwszy sekret chyba w tym poziomie. Czekajcie chwilkę. Tak, bo tu nic nie było. Możemy sobie zapalić flarę. Tak, i tu mamy miejsce do przeczołgania się. Trochę dużo tego czołgania, ale też całkiem fajne pomieszczenie, takie pasujące do lokacji. O, i tu można tego fajnego ruchu poużywać z Tomb Raider 5. Tak, mamy tu szkieletorka, gladiatorka, ale on się obudzi chyba dopiero jak weźmiemy kuszę. Tak, proszę Państwa, w tym sekrecie jest kusza. To jest bardzo, bardzo przyjemny sekret, więc warto tutaj przyjść. Dobra, więc i tutaj jest jeszcze amunicja taka zwykła. I chyba tyle. Aha, nie, tu jest jeszcze amunicja do shotguna. Zabierz tą do shotguna. Okej, i możemy wziąć kuszę. Tadam. A, tak epicko wygląda. O nie! Ja mam jeszcze jakieś zwykłe ammo do tego. A ja chcę explosive ammo. O. Tak. Jej! Mamy kuszę, jesteśmy super. Dobra, zapiszmy grę, chociaż już chyba zapisywałam i wracamy z powrotem. Bardzo przyjemny sekrecik. Drugi będzie... Aha, dobra, już wiem gdzie. Z trzecim mam pewien problem, ale to zobaczymy. Fajnie te sekrety wyglądają, tu fajne te przejścia. Chociaż nie było to trudne do odkrycia, prawda? Jeśli ktoś dobrze eksploruje, to nie ma problemu, żeby tego nie zauważyć. Okej, okay. Teraz tu wchodzimy i tu jesteśmy w dziwnym miejscu. Znowu z dzbankami. Matko. Tu nic. Tu nic. Dobra, to już tam te dwa naboje, jak straciłam, to miejmy nadzieję, nie będę miała jakichś nieprzyjemności z tego tytułu. Ale tu musimy się trochę pochuśtać. Swoją drogą Lara bardzo jakby daleko skacze na tych drążkach. Ma takie super skupki. Szalone. Tak, i tu jest bardzo, bardzo przyjemna sala. Pełna ognia. I szaleństw. Także całkiem spoko. Chyba tu możemy zacząć tak, obojętnie od której strony, bo tam z tamtej strony też można.
I tutaj oczywiście mamy zapisać i tak naprawdę obojętnie, bo tam są dwa przejścia, obojętnie do którego przejścia wejdziemy, one się ze sobą łączą, także no, można to zrobić obojętnie. Oh no. Nie, 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 nie. Teraz nie mam pojęcia, jak to było dalej. Jakoś tak. Wow! Dobra, dało się. Hip, hip, hura. No i tak jak mówiłam, te przejścia się łączą ze sobą, także można było też tym dojść. No nie jest to jakieś bardzo skomplikowane skakanie, ale może przyprawić o palpitację serca. Tak, i o, jak dynamicznie się skończyło. Tutaj mamy pewną dziurkę do góry. Nie wiem, czy ją widać, ale ona tam jest. I tam jest właśnie drugi sekret. Nie spodziewałam się ciebie tutaj. Dobra, musimy cię najpierw wykończyć. No, chodź tu. Okej. I tutaj też mamy dziurkę do góry. Ale to już jest przejście, że tak powiem, bardziej do dalszej części poziomu. I żeby się tam dostać, musimy sobie wysunąć blok, ale najpierw pójdziemy po sekret, więc podsuniemy go trochę dalej. Znaczy trochę wcześniej tam, do tego poprzedniego pomieszczenia. Za tym blokiem chyba nic nie ma, także większość tych rzeczy tutaj jest albo na podestach, albo w dzbankach, z tego co zauważyłam. Więc one sobie tak raczej nie leżą na ziemi. Ot tak sobie. Nie, ale ta kusza epicko wygląda. Jeszcze i chyba jeszcze raz. Nie, nie jeszcze raz. Byłam blisko. I hopsa! Proszę bardzo. Co mamy w tym sekrecie? Amunicję do zwykłej broni. Amunicję do shotguna. Aha, i tyle. No. Także też całkiem przyjemny sekret, ale oczywiście z kuszą był najprzyjemniejszy. Dobra, to teraz przepychamy ten sam blok dalej z powrotem. No ogólnie w tym customie praktycznie ani razu się nie zaciąłam. Nie miałam ani jednego momentu, w którym się zastanawiałam, co powinnam dalej zrobić. Bardziej na zasadzie zastanawiałam się, gdzie mogą być inne sekrety. Rozglądałam się tak bardzo szczegółowo po pomieszczeniach. Widocznie za mało szczegółowo, żeby zebrać wszystkie, niestety. No ale... Także pod tym względem, no właśnie, nie ma takiego momentu, w których za bardzo można się zaciąć, bo wszystko widać jak na dłoni. Więc jedyne, co się można gdzieś zaciąć, to ewentualnie na właśnie jakichś elementach zręcznościowych, chociaż też mi się wydaje, że to raczej mało możliwe. I tu sobie zapiszemy grę. I gdzieś jeszcze można się zaciąć, chyba nie. Dobra. Wiedziałam. Ojojoj. Tak, kolejne bardzo przyjemne fragmenty. Tak, żeby się ocieplić. Rozgrzać trochę. Żeby nam nie było zbyt zimno tej zimy.
Tak, i tam na nas czeka właśnie Lambda, o ile dobrze myślę. Prawda? Z Lambda, nie? Nigdy nie wiem. Dobra, zabieramy amunicję. No i oczywiście, you better save now. Musimy oczywiście uważać na ognie. Ale to też nie jest jakieś bardzo trudne. Spokojnie powinniśmy dać radę. No, siami z tym ogniem. A, tak, oczywiście. I ten szkieletor nam tutaj wylazł. No... siomi stąd. Dobra. Wszystko jest spoko pod kontrolą. W sumie fajnie, że tutaj są te głowy lwów. Wow! Dobra, to nie było spoko. To zdecydowanie nie było spoko. Fajne, że te głowy lwów tutaj są. Ładnie to designersko wygląda. Aczkolwiek tam, że mnie podpaliło, to nieładnie. Bardzo nieładnie. Musimy czekać. Jezu! Ale fuksem. Okej. I zabieramy. Też bardzo ładny... bardzo ładnie zrobiony symbol i na takim ładnym podejście. Takie rzeczy są może mało istotne, ale dla mnie bardzo ładnie to wygląda, wiecie, tak designersko i aż chce się przechodzić custom, jak coś jest tak ładnie zrobione. Także... Takie rzeczy po prostu cieszą oczy. O nie. Fuck. Ludzka pochodnia. O! Nie, źle wycelowałam. Okej. Jezu, już myślałam, że się nie złapię. Dobra. Tam to powinnam doskoczyć bez problemu i tutaj mamy wyjście. Jej! Super, hiper. O nie. Znowu save now. Matko jedyna. Co to było? Aha. Czy to coś było ciekawego, interesującego? Czy nie? Potrzebujemy trzeciego sekretu tutaj jeszcze. Czyż wydaje mi się, że... Wiem gdzie... Znaczy... Wydaje mi się, że go zdobywałam. Aha, super. Nawet nie wiem, jak to się wydarzyło. Dobra, już mam zasejwowane. No. Lol. Jak to się wydarzyło? Kurczę, jak ja grałam w to pierwszy raz, przeszłam to za pierwszym razem i bez ani jednego potknięcia. Nie mam pytań. Za wcześnie skaczę. Chyba. Co za zły i niedobry custom. Nie, czekajcie, bo tam w dole nic nie było. Na 100%. Albo nie na 100%. Już sama nie wiem. Dobra, zaraz zobaczymy. Tylko się tam bujniemy. Zapiszemy grę. Może dałoby się tu gdzieś opuścić.
Ja bo tam się zabiję. Tu też raczej nie. Tam po drugiej stronie raczej też nic nie widzę. Dobra, najwyżej się tu wrócę. Dobra. Super. Fascynujące rzeczy nas tu czekają. Proponuję zapisać grę, oczywiście. A, szybko, szybko! No wiedziałam, że mnie to poszatkuje, no. Co za zła i niedobra rzecz. Matko, dobra. Co za stres. Nie wiem właśnie, czy nie tutaj był ten trzeci, ostatni sekret. To w sensie u góry. Nie, tam było chyba wyjście. No, tu jest powrót. Czekajcie. A może tam na dole? W sensie, gdzie to coś spadło. Okej. To coś wybuchło. Czekajcie, ja to przetestuję. To wygląda podejrzanie, ale nie. Mi się wydaje, że tutaj powinien być sekret. A może to jest drabinka? Nie. Może to trzeba zrobić, zanim ta beczka spadnie. Cofnijmy się na chwilę tutaj. Nie, dobra, jednak 62. Bo ona tu poleci, ale... O, właśnie. Trzeba to zrobić, zanim beczka spadnie. Bo tego sekretu nie zebrałam właśnie, jak grałam pierwszy raz. I właśnie też się przyglądałam temu miejscu, ale tutaj nic nie było. I bo to właśnie dopiero po tym fragmencie jakby z tą beczką. I nie sprawdzałam tego drugi raz. Dlatego byłam ciekawa, czy coś tutaj się jednak zmieni. I jednak zmieniło. Także... dobra, musimy te troll... Co się tutaj... Okej, tu mamy apteczkę. Czy coś tutaj powstało? Nie. Oj. Wiedziałam. No dobra, trochę życia straciłam, ale to nieistotne. Aha, i tu nic nawet ciekawego nie było. I amunicja do tego, do shotguna. Dobra, czyli mamy wszystkie trzy sekrety, tak? Tak.
No. To możemy się stąd... A, tak, tylko jak ja stąd wyjdę? To jest bardzo dobre pytanie. A nie, ja mam ten skok. Dobra, już ogarniam. Ja mam ten skok do góry z wiszących rąk. Także spoko. Zapiszę sobie tylko grę, żebym nie spadła. No, tylko właśnie trzeba pamiętać tutaj z tym sekretem, żeby przed tą beczką. A, ale sprytne! Bo jak już beczkę sobie tutaj pokierujemy, to już nie ma bata, nie zrobimy tego. Okej. Okay. O matko. Dobra. Idziemy do pana gladiatora, któremu kazaliśmy czekać przez to wszystko. No, chodź tu. No, gdzie się odwracasz do mnie plecami? No, co to ma być? Dobra, trochę życia straciliśmy, ale spoko. Tragedii nie ma. Tutaj chyba nic nie było za bardzo. Okej, okay, i mamy wyjście. Teraz, jak już mamy ten symbol, to możemy się wrócić po prostu do poziomu Temple of Zeus i pójść po prostu tym drugim przejściem. Tylko nie pamiętam... Nie, no w tą stronę raczej. Chyba. Jezu, zapomniałam tu już te ognie. O nie! Jednak się pomyliłam w drugą stronę, kurde. No ale gdzie w drugą stronę? Tu nie ma przejścia przecież. O, goddammit, znowu się tu zgubiłam. Jak grałam pierwszy raz, też się tu gubiłam. Nie wiedziałam, jak wrócić. Czekajcie, muszę się rozejrzeć. A, bo ja miałam do góry wejść. Nie na dół. Ach, to niedobre, Lara Croft spadła mi na dół, no. Bezczelna. O, tamtą stronę miałaś iść. Właśnie w tamtą. Jej! Wracamy. I mamy pełne życie znowu. Hip, hip, ura. Dobra, zdobyliśmy ten pierwszy symbol, także idziemy po drugi, który jest w kolejnym poziomie. Właśnie tutaj. Zapiszmy sobie tu. Tak, Underneath the Temple part 2. Także tym poziomem zajmiemy się kolejnym razem. Wszystkie sekrety z tego poziomu już mamy, także jest super, jesteśmy przegenialni. I lecimy z trzecim levelem następnym razem, potem zostanie nam tylko już czwarty. Nie wiem, czy najdłuższy. Chyba wszystkie te poziomy są w miarę równe. Tak mi się wydaje. No, także zapraszam bardzo serdecznie. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten poziom. Taki znowu ognisty był nieco. I to tyle z mojej strony. Także dzięki i pa, pa!